No witam, lekcja trzecia, ostatnia, czyli podsumowanie, rozwianie kilku wątpliwości. Słuchajcie, odpaliliśmy sobie naszego drona na Androidzie, na aplikacji Floater, ona nam się wgrała i teraz pytanie, czy to lata na iOSie? Tak, oczywiście, że lata, ja latam na iOSie, po prostu później wszystko wyłączamy, włączamy sobie iOSa, czyli w moim przypadku mamy iPada 4 mini, ciachamy sobie aplikację, proszę bardzo. Włączamy ją i teraz, aha, o karty zapytał, dobrze. I teraz zobaczcie, z automatu nam się włączyło pytanie o Wi-Fi, czyli znowu sytuacja identyczna, tylko że już teraz za każdym razem, pamiętajcie, cancel. Jeżeli sobie zapomnicie, no to trzeba przejść całą procedurę od początku, czyli dajemy cancel. No i co? No i po prostu mamy nasze kanały, 11 kanałów. Niektórzy się pytają o custom czy auto. Oczywiście, że auto, dlatego wybierajcie, dlatego że on sobie wtedy wybiera najmniej zaśmiecony kanał. Także po zrobieniu aplikacji Flutter spokojnie latamy na wszystkich urządzeniach iOS. A przy okazji taka ciekawostka, iOS nie ładuje nam aparatury, także oszczędzamy nasze telefony. No i teraz tak, także iOS spokojnie i jeżeli ktoś nie ma telefonu na iOSie, a ma tylko Androida, tego, którym żeśmy startowali, naszego Flutera, tak samo w tym telefonie normalnie sobie latacie na tym telefonie, tylko że wtedy pamiętajcie, tą aplikację Flutter, trzeba ją po prostu wyłączyć przyciskiem, tu mamy normalnie przycisk, wystarczy ją po prostu zamknąć, tak żeby ona nie działała nam w tle. Widzicie, ona teraz w tle działa, więc trzeba ją po prostu tutaj ciach wyłączyć, już nie działa w tle i normalnie wtedy sobie latamy na Androidzie, na tym telefonie, na którym mieliśmy Flutera, mamy zainstalowanego, tylko pamiętajcie, trzeba go wyłączyć, żeby on nie działał w tle. I tak samo jak odpalicie drona znowu, też zapyta was o different country i znowu dajemy cancel. Także prościej się już tego nie da. Ja za kilka dni dostanę w ramach Care z Holandii, Sparka i zrobię to też na Sparku. Pokażę wam, bo niektórzy mają chyba większy problem jednak ze Sparkiem. Także oczywiście dostanę z Holandii dla mojego kumpla, który sobie rozbił, także będzie okazja go uruchomić i pokazać wam, jak na Sparku to zrobić trzeba. Robi się tak samo jak na R, no ale mam nadzieję, że trzy filmy, które wam wrzuciłem na YouTube'a, to naprawdę pozwolą każdemu spokojnie, bezpiecznie latać. Pamiętajcie, FCC służy nie biciu rekordów, a temu, aby nam nie zrywało połączenia, żeby w mieście czy na wsi latać bezpiecznie, bez żadnych zakłóceń. Nie tracimy gwarancji, nie tracimy niczego, nie tracimy kera. My nie ingerujemy w oprogramowanie, pamiętajcie o tym. Z drugiej strony, może trochę będę niegrzeczny w stosunku do niektórych, którzy preferują jakieś tam iOS-a, że trzeba wgrywać, tam jest jakiś film, owszem, na iOS-a, trzeba przez kompa coś tam się bawić. No nie oszukujmy się, każdy z was ma znajomego, sąsiadkę, ciocię, mamę, babcię, która ma telefon na Androidzie i na chwilkę można go pożyczyć, a nie kombinować poprzez jakieś tablety, Maki i tym podobne, kiedy przez Flutera można spokojnie to zrobić. Co jeszcze? Chyba wszystko wyczerpałem, materiał, także o co to chodzi z tymi łapkami w górę? Przysięgam, jakieś kanały, trzeba coś tam, jakieś łapki niektórzy chcą. Ja chcę, żebyście sobie spokojnie obejrzeli i się z materiałem zapoznali, no i bezpiecznie sobie latali na FCC. See you.